Cześć wam, drodzy widzowie. Jak widzicie, jestem dzisiaj z Martyną z Hiszpanii. Cześć, Martyna. Cześć. Witam cię ciepło. Słuchajcie, myśmy się już nagadali przed audycją i bardzo już tęskniłem do tej rozmowy z Martyną, bo rozmawiamy o różnych tematach. Na przykład o zupie szczawiowej przed chwileczką żeśmy rozmawiali. Szkoda, że tego nie słyszeliście. Ale my dzisiaj tak na poważnie to mamy trochę tematów. Chcieliśmy z wami porozmawiać o tym, co się w ogóle dzieje, jak my na to reagujemy. My nie mamy żadnego przepisu gotowego, prawda, Martyna, jak żyć, nie. Jak reagować. Ale możemy wam powiedzieć, jak my reagujemy i jak my żyjemy. Jak ty żyjesz dziś w Hiszpanii? Jak ci się żyje? Dobrze. Dobrze, bo jest ciepło. Więc to ile pomaga. Masz temperatury? Chodź się policytujemy. Ile masz temperatury? O nie, aż tak to nie. Może no dzisiaj może było tak z 15 stopni. Identycznie więc, jak u mnie. Tak? Tak, ja mam 14. Ale jutro będę miał minus 7. Idzie sztorm. Tutaj też jest jeszcze zimno nocą, natomiast słońce na pewno pomaga, żeby mieć lepszy nastrój. Tak, tak. Wiesz co, uwielbiam tak popołudniem, wychodzę sobie na werandę tu z tyłu, żeby się położyć. Mam taką zrobioną przeze mnie ławeczkę długą, wielką, więc tam się wygrzewam w słońcu. Świetne. Jak dzisiaj w Hiszpanii wygląda, wiesz, ta cała covidowa sprawa? Jak żyjecie, powiedz? Czujesz swobodę? Nie. Swoboda to jest w Polsce i naprawdę do wszystkich Polaków, którzy mieszkają w Polsce, naprawdę tam macie dobrze. Ja byłam w Polsce i w tamtym roku, w 2020 i 2021 kilkakrotnie i naprawdę porównując, co się dzieje tu, to jest naprawdę luz. Tutaj w Hiszpanii, mimo że jest słońce, to weszło 23 grudnia takie rozporządzenie, to jest ogólne rozporządzenie dla całej Hiszpanii, żeby nosić maseczki na zewnątrz. Całe szczęście obserwuję, że sporo ludzi tego nie przestrzega, co w tamtym roku to w ogóle nie było mowy. Wszyscy chodzili w podwójnych, w potrójnych, nawet jak ktoś jechał sam samochodem, to też nosił tą maseczkę. Aha. I tu takie widzę 20% ludzi, którzy 30 może, którzy nie noszą. Więc myślisz, że ludzie się zniechęcili już do tego? Bo to chyba nie jest bunt. Myślę, że tak. Nie, myślę, że się zniechęcili. No też właśnie, że jest słońce, to trochę też zniechęca, żeby no, coś tam se zakładać na twarz. Jeszcze jakby było zimno, no to może, ale... Jest w Hiszpanii taki ogólny chaos i związany z sprzecznymi informacjami. Mm-hmm. To znaczy, w listopadzie wysłałam ci kilka informacji i pamiętam, że dzieliłeś się tutaj na temat tego, że sądy, regionalne sądy najwyższe w Hiszpanii, w różnych rejonach Hiszpanii, ponieważ to działa tak samo jak w Niemczech czy w USA, że każdy region ma swój sąd i swój rząd. I swoje własne prawa. Więc kilka z tych sądów, październik, listopad, uznało, że ten paszporcik covidowy jest nielegalny i nie wolno go wprowadzać. To było pod koniec tamtego roku. Natomiast w tym roku no, te rządy tych regionów, wbrew temu, co powiedział Sąd Najwyższy, i tak wprowadziły to. Więc tutaj takie ostrzeżenie dla wszystkich Polaków, bo ja obserwuję, jak te informacje z Hiszpanii wychodzą właśnie na temat tych sądów najwyższych i ich decyzji, czy na temat prezydenta Hiszpanii, który mówi, że powinniśmy traktować tego najsłynniejszego wirusa jako grypę. I widzę, jak Polacy, którzy mieszkają poza Hiszpanią, bardzo się z tego cieszą. I trzeba być tutaj uważnym, ponieważ... No co z tego, że Sąd Najwyższy powiedział, że to jest nielegalne, skoro i tak to wprowadzili? Co z tego, że prezydent Sanchez właśnie chciał zrobić z tego wirusa grypę, skoro dwa dni później dosłownie, on to powiedział 10 stycznia tego roku, natomiast już 12 stycznia WHO i Europejska Agencja Leków zatrzymała ten jego pomysł. Więc myślę, że to było bardziej tak tylko
żeby trochę oczyścić swój obraz, żeby pokazać, że nie, ja tu jestem z ludźmi, że chcę trochę zmniejszyć te restrykcje i tak dalej. Ale nie pozwalają mi, bo... Tak, ale ci źli tam z daleka nie pozwalają. Także tak, mamy te paszporty. Powiedz mi, jak ludzie to odbierają, takie zrządzenia? Są skonsternowani, czy też już obojętni na to wszystko? Nie, bardzo chętnie pokazują swoje dane wrażliwe wszystkim. O, tak? Tak, bardzo chętnie, nie ma problemów. Mhm. Jest natomiast całe szczęście, to przestrzegają jeszcze ci kelnerzy, czy ci pracownicy siłowni, tego, że nie wolno pytać o dowód osobisty, tak? Więc pokazujesz jakiś tam ten QR, ale oni nie mają możliwości zweryfikować, czy to naprawdę jesteś ty, czy na przykład wziąłeś ten QR tam od sąsiada. Więc to też jest bez sensu, no ale tak to tutaj działa. Generalnie ludzie się, jak obserwuję, właśnie przechodząc obok restauracji czy siłowni, to też jest na dyskotekach czy na jakichś takich wielkich spotkaniach, to nie ma problemu. Natomiast jest bardzo duża grupa ludzi, którzy się na to nie zgadzają i może oni nie są widoczni na co dzień, ale byli widoczni 29 stycznia na proteście tutaj na Majorce. Tak, mówię o Majorce. Ja byłam na tym proteście i może to jest taki protest jak każdy inny, których teraz jest bardzo dużo, ale dla mnie to był wyjątkowy protest, ponieważ on był olbrzymi. Przejechałam z końca tego protestu na początek rowerem, żeby zobaczyć, ile jest ludzi, i nagrałam końcówkę tego marszu i początek. 6 minut mi to zajęło na rowerze, żeby ogarnąć cały ten protest. I więc był to dla mnie niezwykły protest, ponieważ pierwszy raz widziałam tyle ludzi, chciało mi się płakać ze wzruszenia. Na pierwszym proteście w czerwcu, w lipcu 2020 roku było nas 20 osób, 20-30. I jeszcze jakieś tam dzieci nas wyzywały i przeszkadzały w tej manifestacji. Więc różnica była tak ogromna. Było przepięknie, było tyle po prostu miłości i braterstwa. Ludzie śpiewali, tańczyli. Bardzo zdenerwowany pan krzyczał na nas z balkonu. Zatrzymaliśmy się dużą grupą, może 30-40 osób, i zaczęliśmy krzyczeć do tego pana: wolność, wolność. Panie zaczęły mu wysyłać całusy. On jeszcze bardziej się wkurzył, bo nie wiedział, jak na to zareagować. Trzasnął oknem, tak, a my poszliśmy dalej po prostu. Wiesz co, ja widziałem taki film z Brukseli sprzed kilku dni. I to było nagrane dronem. Ktoś po prostu szedł pod prąd tego protestu od czoła aż do samego końca. I to trwało, ale zrobił timelapse, czyli w przyspieszonym tempie. I tym w przyspieszonym tempie to trwało to przejście 6 minut. Czyli prawdopodobnie gdyby to spowolnił, no to byłoby około 12-15 minut tego marszu. Więc to już jest potęga. Te twoje 6 minut to było bardzo dużo. Tak, na rowerze. Na rowerze. Więc wiadomo, że to trochę szybciej niż pieszo. Tak, tak. No więc to dało też, dzięki temu, że ten protest był przez same centrum tutaj stolicy wyspy, stolicy Majorki, to i był strasznie głośny, to też pozwoliło innym ludziom, którzy nie widzą problemu, w ogóle nie są zainteresowani i chętnie pokazują właśnie te swoje paszporty komukolwiek, to pozwoliło jakby im zobaczyć, że to jest duża grupa ludzi, którzy się na to nie zgadzają. I jest też, chciałam też powiedzieć, co tutaj się dzieje na Majorce, oprócz tych protestów, które są regularnie co 2 tygodnie, ale mamy też taką inicjatywę i mówię o tym
żeby być może kogoś zainspirować, być może ktoś się podejmie takiego wyzwania albo podobnego, co tam mu w sercu zagra. A co takiego się tam działo? Mhm. Jest podobna, to jest trochę podobnego do, coś podobnego do Stolika Wolności w Polsce, który miał miejsce. Tutaj jeden chłopak, Włoch, 2 stycznia tego roku wkurzył się na te wszystkie obostrzenia i te paszporty. Wziął karton, napisał bar dla nie za, zaszprycowanych, ale otwarty dla wszystkich i z tym kartonem poszedł na plażę. I miał tam jakąś Coca-Colę, wodę, jakieś tam chipsy i po prostu ktoś się zatrzymywał i pytał go, co ty tu robisz, o co chodzi. On był sam wtedy, sam poszedł. Stał 2 godziny i rozmawiał z ludźmi, którzy go zatrzymywali. Jak ktoś go zatrzymywał, to częstował tą osobę piciem, jedzeniem i tak nawiązywał po prostu konwersację. Dokładnie mija miesiąc, od kiedy ten chłopak chodzi tam codziennie, przez 2 godziny stoi codziennie, rozmawia z ludźmi, ten bar jakby nabiera, tak właśnie, nabiera kształtów, już ma stół, kupił głośnik i zebrała się wokół niego dosyć spora grupa ludzi, takie 20 osób, które codziennie z nim stoją, tańczą, śpiewają, przynoszą jedzenie, dzielą się z innymi tym jedzeniem, informują ludzi o kolejnych protestach. Nikt mu nie robi problemów? Tak, oczywiście, że są problemy, ale ja byłam świadkiem tego, jak pierwszy raz przyszła policja i po prostu policjanci nie wiedzieli, co mają zrobić. Dostali, ktoś zadzwonił, jakiś życzliwy sąsiad i powiedział, że tu są tacy ludzie, którzy namawiają, żeby się nie szprycować. Co nie jest prawdą, ponieważ to są ludzie, którzy tam są. Jeżeli ktoś ma pytania, proszę bardzo, przyjdź, dowiedz się. I to nie jest tak, że ci ludzie samodzielnie informują, tylko odsyłają po prostu do różnych informacji, tak, które są dostępne w internecie, a może nie wszyscy mają dostęp do tych informacji. Ja zawsze odsyłam do statystyk, ponieważ te statystyki, które są surowe i są dostępne, oficjalne statystyki rządowe, są zupełnie inne niż te statystyki, o których mówi się w telewizji. Może inaczej, są inaczej przedstawione. Inaczej przedstawione, tak. Wyciągnięte inne wnioski. Tak. Z nich. To jest piękne, co on robi. On miał też chyba jakąś przygodę, ty mi opowiadałaś kilka dni temu, z Jokowiczem. Tak, tam na po lewej stronie widać właśnie tego Dziokowicza, jego kartonową taką postać. I co się stało? Ponieważ on stał się pewnego rodzaju takim symbolem niezgadzania się na to, co się dzieje. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. I przyszła policja. Tak jak mówię, policja kilkakrotnie przychodziła do niego, przychodziła też telewizja. Na początku robili mu tylko zdjęcia z ukrycia, ale później zaczęli do niego przychodzić i z nim rozmawiać. Nawet była u niego telewizja z Madrytu, specjalnie przyjechali, żeby z nim zrobić wywiad. I o co chodzi z tym Dziokowiczem? Przyszła policja, policja nie wie za bardzo, jak na to reagować. Dostają zlecenie, więc muszą przyjść, ale nie, ani żadnego mandatu nie dają, ani nie każą się zbierać, bo nie wiedzą, jak za to się zabrać. Natomiast przyszli raz, zabrali głośnik, skonfiskowali głośnik i właśnie tego Dziokowicza. Mówiąc, i teraz będę cytować, powiedzieli dokładnie tak. To jest niebezpieczny symbol dla tych niezdecydowanych, tak powiedzieli. I dlatego go skonfiskowali, było trudno go odebrać. Ten Włoch Enzo, on się nazywa Enzo, jest tam po środku tego zdjęcia, musiał zapłacić kaucję. Martyna, wiesz co myślę? Że to nie były ich słowa. Ktoś im kazał, ktoś im te słowa powiedział i oni je powtórzyli.
Być może było bardzo trudno odebrać tą. No, to jest po prostu kartonowa figura. Tak, tak. I było strasznie trudno ją odebrać, mimo że Enzo zapłacił kaucję i tak dalej. To było trudno to zrobić. Tak, prawdopodobnie to nie były ich słowa. Oni zupełnie nie wiedzieli, co mówią. Mówili, jest zakaz. Jakby spotykania się, coś tam, mówimy tak, ale jaki to jest artykuł? To nie potrafili odpowiedzieć, więc to są takie przepychanki generalnie. Ten Enzo zmienia lokalizację, raz jest w tym miejscu, raz w innym. Czasami mówi, gdzie jest, czasami trzeba po prostu się trochę pokręcić i go poszukać. Zawsze codziennie w tych samych godzinach, więc... Czy to jest ktoś... ten wysoki gościu w środku z napisem yo, tak. Coś tam? Tak, ma napisane ja się nie szczepię. A, tak? Okej. Okay. Okay. Po hiszpańsku. Tu zrobimy tak. Pip. Tak. więc to jest taka, ja byłam tam kilkakrotnie, naprawdę jest świetna atmosfera, ludzie tańczą, śmieją się, jak ktoś, widać, że ktoś się zatrzymuje i tak obserwuje i patrzy, co to jest. To wtedy do niego podchodzimy, nie? I tłumaczymy, co to jest. I też Enzo powiedział, że zrobił to, żeby prowokować w taki spokojny... Do myślenia o to chodzi, tak? Tak, dokładnie. Prowokować do myślenia. Ponieważ jest to niewygodne dla wielu osób, dla tych osób, które jakby nie mają tutaj problemu i sobie chodzą do restauracji, do kina i tak dalej, to oni być może o tym w ogóle nie myślą, jaką sytuację mają inni. I to trzeba tutaj bardzo mocno podkreślić, że nie chodzi tylko o osoby, które nie wzięły tego eliksiru, ale też chodzi o osoby, które nie chcą lub nie mogą wziąć tego eliksiru po raz trzeci, tak? Ze względów zdrowotnych lub jakichkolwiek innych. To też dotyczy tych osób, ponieważ ich ten paszport no, wygasa. Tak, niedługo. Więc trzeba też o tym pamiętać. Tak. Enzo, to jest jedna historia, ale ty mi mówiłaś o tym, że obserwujesz taką no, bardziej ruch, niezgodę już wśród Hiszpanów na to, co się dzieje, prawda? Albo też obojętnienie, jak ty to oceniasz? No, to trudno powiedzieć. Trzeba... Tutaj jakby wyjaśnić, że w tej i na tych protestach i w tej grupie od Enzo jest bardzo dużo obcokrajowców. Aha. Tak, to trzeba powiedzieć. Wydaje mi się... Myślisz, na że tym Hiszpanie proteste... śpią? Myślę, że tak, że trochę śpią, ale też się obawiają, ponieważ mają więcej do stracenia. Tak? Ja tutaj mieszkam, ale nie wiem, jak długo będę tutaj mieszkać. Być może wyjadę za rok, za dwa, za pięć. Natomiast Hiszpanie, którzy mieszkają tutaj od zawsze, mają tutaj całą swoją rodzinę, przyjaciół od dzieciństwa, kolegów z pracy i tak dalej, to oni narażają się w jakimś sensie na jakąś opinię, tak? tych ludzi. I ta opinia z nimi no, już zostanie tutaj. Więc myślę, że to o to chodzi, że też dlatego tak mało jest lekarzy, czy tak mało jest prawników, którzy się wypowiadają. Są oczywiście jakieś głosy, był na przykład pan z innej wyspy, z Menorki, który był odpowiedzialny za środowisko na jakimś tam wysokim stanowisku i ten pan opowiadając o tym paszporcie, no, został zwolniony z pracy, ponieważ się wypowiedział głośno na temat, na który nie może się wypowiadać. Także myślę, że tak, że Hiszpanie trochę śpią, a trochę się po prostu boją. Powoli się to zmienia, natomiast to nie, cokolwiek by Polacy mówili o tym, ojej, jak to tam jest źle w Polsce, naprawdę nie jest tak źle. Ja widzę, jak dużo dzieje się takich dobrych działań w Polsce, dużo takich wolnościowych ruchów i Hiszpania tam bardzo, bardzo powoli idzie. Ale ty mi też napisałeś w mailu, jak się umawialiśmy przed audycją, że chcesz też powiedzieć o Panamie coś. A, tak.
To bardzo krótko. Mówię o tej Panamie, ponieważ tam mam koleżankę i więc mam od niej informacje, też żeby pokazać, ponieważ w ogóle się nie mówi o tym, co tam się dzieje, prawda, w Ameryce Środkowej czy bardzo Południowej. Bardzo mało, tak. Tak. Więc taka tylko ciekawostka. Wiesz, trochę wiemy od ludzi, którzy, nie wiem, czy znasz taki vlog Kesha. Nie. To jest podróżnik, który podróżował po Meksyku, tych południowych krajach, również bez planu, Bartek z bez planu. I trochę wiemy od nich. Oni jakby nie robią, oni robią vlogi podróżnicze, ale przy okazji widzisz, jak tam jest. Więc Panama jest w trudnym położeniu chyba. Tak, ja kiedyś mówiłam, jakie tam były nonsensy i że można było tylko wychodzić dwie godziny i to nie codziennie, tylko na przykład we wtorki i w czwartki kobiety, tak? Mężczyźni w poniedziałki i środy, to na razie się całe szczęście skończyło. Chciałam tylko powiedzieć, że to też mówiłeś, a ja wcześniej w listopadzie, a ja potwierdzam, teraz, że od marca, od 7 marca mają otworzyć szkoły publiczne tam w Panamie, które były zamknięte. Dzieci w Panamie się nie uczą, nie chodzą do szkoły. Od 25 marca 2020 roku szkoły są zamknięte, tak, publiczne szkoły. I niby te dzieci mają lekcje online, ale wiadomo, że tam nie wszyscy mają internet, nie wszyscy mają komputer, więc od 2 lat niektóre dzieci się po prostu nie uczą. I to, co mnie wstrząsnęło też, co opowiadała mi moja koleżanka, ona ma małe dziecko, 2-letnie, 2,5-letnie i ten jej synek musi nosić maseczkę, tak? Od 2 lat jest obowiązek noszenia maseczki. I mówiła, że bardzo było jej trudno znaleźć takie miejsce, nawet nie, to nie jest żłobek, tylko takie miejsce, gdzie idzie się rodzic, idzie z dzieckiem i tam z nim zostaje przez 2-3 godziny i po prostu pod jego opieką dziecko się bawi z innymi dziećmi i było jej bardzo trudno znaleźć miejsce, gdzie by pozwolili temu chłopczykowi nie nosić maseczki. Ale znalazła w końcu? Znalazła takie miejsce, gdzie gdzieś tam udają, że tego nie widzą. Natomiast była w kilku miejscach, zanim udało jej się znaleźć. No myślę, że to jest straszne, naprawdę, że takie małe dzieci są zmuszane do czegoś takiego. Niestety. Trudne. Tak, niestety nie ma tam, przynajmniej ona nie wie o żadnych protestach, więc no, tak to wygląda. A co jeszcze o Majorce? Chciałaś coś powiedzieć też? Czy to jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą? To jest to, o czym mówiliśmy, tak. A co, jakie masz relacje z Polską? Co wiesz o Polsce? Co tam z policją? Co z policją? Widzę, że bardzo dużo osób zaczęło tutaj oglądać i śledzić Policję dla Wolności na Facebooku, za co bardzo dziękuję. Widzę też, jak wiele osób daje wsparcie Jakubowi z Bronimy Munduru dla przyszłych pokoleń. Tak, niesamowity chłopak i ma wielką siłę i ja trzymam po prostu kciuki za wszystkich żołnierzy i innych mundurowych, którzy tam mu pomagają, żeby im się udało i jakoś to wyczyścić, posprzątać. Jeżeli chodzi... Mogę? Tak, tak. Dobra. Jeżeli chodzi też o Policję dla Wolności, nagrałam na Facebooku, to jest dostępne, taką rozmowę z Jakubem Klingoferem. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwisko. Aha, nie słyszałem. Bardzo sympatyczny człowiek. Z tego, co z nim rozmawiałam, to on działał gdzieś tam od początku, ale po prostu nie był widoczny. To, co mnie zainteresowało i dlaczego zaproponowałam mu rozmowę, to jest to, że o ile w Polsce wszyscy uciekają na widok policji, to o tyle on właśnie idzie do tych policjantów i ich szuka. Dlaczego? Ponieważ potrafi z nimi rozmawiać i nie boi się z nimi rozmawiać. I zrobiliśmy taką rozmowę.
na Facebooku Policja dla Wolności. On też daje dużo takich konkretnych wskazówek na swoim kanale Jakub Klinghoffer na Facebooku. Właśnie jak rozmawiać z policjantami, jakich artykułów używać w rozmowie z nimi, co oni muszą zrobić, czy mają prawo nas legitymować i tak dalej. To damy link, jak puścimy to potem tą naszą rozmowę dzisiejszą, wiesz, to pod rozmową na Netify damy linki do tego, o czym mówisz. Dobrze, jak najbardziej, bo myślę, że no, jest to ważne i mimo, że minęły już 2 lata, to ciężko nam się ciągle nauczyć wielu rzeczy. Tak, bardzo trudno. Mhm. No i wiesz, poza tym mamy też dużo krytyki, ci, którzy mówią dzisiaj w internecie, na różnych kanałach, z prawej, z lewej strony, ale to tak jest, to musimy do tego po prostu przywyknąć, że tak będzie. Mhm. Ludzie mają prawo mieć swoje zdanie, aczkolwiek my też mamy swoje zdanie. Tak. Jeżeli chodzi jeszcze o Policję dla Wolności, przypomniało mi się, to dalej szukam policjantów czy innych mundurowych, którzy by się tutaj dołączyli i po prostu jakby zareprezentowali ten ruch po swojemu, zupełnie po swojemu. To powiedz jeszcze mi 2 słowa o tym, jaki jest dzisiaj stan, bo wiemy, że jest wojsko w jednej organizacji, które no, tak, chce do siebie przyłączyć i policję, i co tam jeszcze, straż chyba graniczna, Straż pożarna, strażaków, prawda? Tak, tak. A czy jest osobna organizacja Policja dla Wolności? Nie ma. Ja jestem koordynatorem i ciągle czekam na policjantów, którzy tutaj do mnie dołączą, którzy jakby będą to podejmą potrzeby. Jakieś... Tak, poczują i podejmą... I myślę, że to jest właśnie ten moment, żeby się dołączyć i poprowadzić to po swojemu, zupełnie po swojemu. Tutaj jest totalna jakby wolność, o ile celem jest wolność ludzi i zjednoczenie policji, zwłaszcza policji ze społeczeństwem po prostu, bo tak, taki jest cel. Bo żeby... Wiesz, co ja myślę? Bo to, co robi Jakub Kuśmil, jest bardzo potrzebne. Mhm. Ale specyfika policji jest nieco inna niż wojska. Czy bardziej bliżej jest straż pożarna do policji niż wojsko do policji. Mhm. Inne reżimy, inne zasady, inne regulaminy, nie? Więc policja powinna mieć swoją organizację, która by nie tylko reprezentowała ich, ale też społeczeństwo, jak ma, chciałem powiedzieć reagować, ale to nie jest dobre słowo, jak ma współpracować, jak ma się zachowywać wobec stanięcia twarzą w twarz z policjantem, nie? Mhm. To jest potrzebna chyba taka organizacja, bo to jest specyficzny rodzaj relacji. Jak najbardziej. I tak jak mówiłam wcześniej, jakby tutaj już są fundamenty, tak? Bo no, są już zrobione fundamenty, natomiast brakuje tego lidera, który by to poprowadził i bardzo serdecznie zachęcam. No tak, z tego miejsca zachęcamy do tego, żeby pokażcie tak. się. Tak, żeby się pokazać, bo to już naprawdę nie ma na co tak, czekać. Bo my wiemy, że jesteście dobrymi ludźmi, że wytrzymacie kciuki za naszą sprawę, za wspólną sprawę. Wiemy to, bo mamy takie informacje, ja mam takie kontakty. Mhm. I warto, żeby już nie czekać, bo słuchajcie, jeśli będziemy czekali, to rozjadą nas jak walcem. Więc tak. Trzeba się ujawnić. Dokładnie. I dużo ryzykujecie, że... ale wiesz, coś więcej warte ponad to ryzyko chyba jest, te główne wartości, prawda? Czyli ten, wiesz, wolność, swoboda, miłość, prawda? Tak. Poza tym nie wiadomo, jak to później będzie. Ktoś, kto teraz jakby kurczowo się trzyma swojego stołka, że tak powiem, no nie wiadomo, jak to będzie później, tak? Jeżeli chodzi o tą... taką międzynarodową organizację Policję dla Wolności, Police for Freedom, to mieliśmy, ja już nawet nie wiem, ile tam jest tych mundurowych, bo było tak dużo osób, które dołączyły do nas, zwłaszcza z Kanady i z Australii.
Mamy też już policjanta z Izraela, z USA, z Belgii. Naprawdę tyle nowych osób dołączyło, że ja już nie wiem, ile tam nas jest. No i to bardzo, bardzo prężnie działa, naprawdę. Niektóre działania są jakby z ukrycia robione, a niektóre są widoczne, tak jak na przykład jest taki były policjant Ed z Melbourne. Nie, jest z Melbourne, z Australii i co chwilę gdzieś mi się wyświetla, nawet nie na jego stronie, tylko gdzieś w internecie protesty właśnie w Australii i widzę go tam na pierwszym planie. Mieliśmy niedawno live z Australii, spod parlamentu, niedawno, dwa dni temu, na żywo i powiem ci, że zachowanie policjantów było bardzo fair wobec ludzi. Oni po prostu tam byli, bo byli na straży, ale w żaden sposób nie próbowali się konfliktować. Na pytania odpowiadali grzecznie, aczkolwiek nic konkretnego, bo mieli taki przykaz, żeby nic konkretnego nie powiedzieć. I nie było też prowokacji z drugiej strony, więc protest był bardzo poprawny, aczkolwiek trochę się wydało taki jałowy, dlatego że z drugiej strony premier Australii, który miał mieć przemowę i przyjechało tam dużo dziennikarzy, żeby tą przemowę nagrać i usłyszeć, podobno tylnymi drzwiami czy też oknem uciekł. Więc sytuacje kuriozalne. Ale policja jakby zmieniła zupełnie swoje oblicze w stosunku do tego, co jeszcze działo się w Australii pół roku temu. Myślę, że właśnie też taka jest ważna rola tych policjantów będących jakby czy w Policji dla Wolności, czy w innych organizacjach, lub po prostu policjantów, którzy są tam i są na służbie, ale nie zgadzają się z tym, co się dzieje. Ich rola jest taka, żeby komunikować i łączyć ze społeczeństwem, ponieważ na przykład ci byli policjanci, oni mają dalej tam kolegów i być może widzą kogoś, rozpoznają kogoś, kto jest na służbie, więc i to jest już zupełnie inna relacja. A to się zmieniło, wiesz, po tym wystąpieniu, nie wiem, czy pamiętasz, że jedna z policjantek australijskich, która była wysokim stopniem oficerem, poszła do telewizji i powiedziała, że ma tego dosyć i ujawniła tę prawdę. Nie wiem, czy pamiętasz to wystąpienie. Taka blondynka, ja zapomniałem jej nazwiska niestety, ale sytuacja właśnie po tym jej wystąpieniu odwróciła się w Australii na lepsze. Także to naprawdę wiele daje. Ja wiem, że ona jedna ucierpiała, straciła pracę, straciła przywileje, straci emeryturę, ale zrobiła to w imię dobra dla wszystkich. I dla policjantów, i dla ludzkości, dla ludzi. Myślę, że nawet jeżeli tak, to teraz osobiście dla niej tak, to są jakieś konsekwencje, tak jak mówisz, że nie ma pracy, być może nie ma emerytury, to myślę, że wyjdzie jej to na dobre, bo postąpiła w zgodzie z sobą. Jestem pewna, że znajdzie pracę i znajdzie taką pracę, w której będzie się czuła swobodnie, a nie, że idzie codziennie i się po prostu męczy, tak? Dokładnie tak. Martyno, co jeszcze byśmy dodali do naszej edycji? Masz jeszcze dla mnie jakieś wieści? Trudno by tutaj zignorować to, co się dzieje w Kanadzie. Ja wiem, że to jest kontrowersyjne, ale nie szkodzi. Ponieważ dzieje się tam dużo i taka informacja, nie wiem, czy twoi widzowie wiedzą, czy nie, zbiera się też konwój tirów w Warszawie 12 lutego. Tego nie wiemy. Tak, 12 lutego. To są informacje, które znalazłam na przykład na Facebooku Justyny Walker i Krzysztofa Trzepacza. Rozumiem, że on jest jednym tutaj z organizatorów. Można też znaleźć informacje na Telegramie, to jest grupa Konwój Wolności Polska. Więc to są po prostu kierowcy, którzy postanowili
pojechać na tą Warszawę, brakuje mi aż słów, pojechać na Warszawę, widząc, co się dzieje w Kanadzie i jaką wielką moc ma to, co się dzieje. Z tego, co czytałam na tych grupach też, co mówiła Justyna Walker, widzę, że będzie takie wielkie spotkanie tych kierowców z różnych krajów tutaj w Europie 14 lutego na Walentynki w Brukseli. Tak, tak, w Brukseli, 14 lutego w Brukseli. Rozumiem, że po prostu różne daty oni wybrali, żeby jechać do swoich stolic, natomiast wszyscy mają się zjechać tam 14 lutego. Tak. Tak, wiesz, to jest Polska, to jest Bruksela. Słyszałem o Danii, że z Danii tak, też... Tak, 5 lutego. Protestuje też Brazylia, gdzieś w Brazylii, ale nie wyczaiłem dokładnie, gdzie to jest. Czy to jest Brazylia, stolica Brazylii, czy gdzieś poza. Słyszałem też o Włoszech. Nie wiem, czy coś słyszałaś o Włoszech? Tych informacji jest tak dużo, że ja nie nadążam. Wiem, że też jest Francja, Hiszpania, też jest Australia. Oczywiście tam to już poszło tak fest. No i mamy też takie trochę paranoiczne sytuacje i zachowania ludzi, którzy mówią, o to wszystko ustawiły służby, agenci służb, te wszystkie protesty, robią to specjalnie w zimie po to, żeby przerwać dostawy żywności i jakby mieć pretekst do wprowadzenia jakiegoś stanu wyjątkowego czy tam wojennego. Co ty myślisz o tym? Wczoraj widziałam taki krótki filmik kierowcy, który jedzie właśnie tam w Kanadzie do tej Ottawy. Cały popłakany, wielki facet, wielki naprawdę facet, ale popłakany. I pokazał do telefonu, mówi, że właśnie się zatrzymał, żeby tam zatankować i jakaś dziewczynka dała mu takie foliowe opakowanie z ciasteczkami, które zrobiła. I mówi, że otworzył to opakowanie, a tam był list. Narysowała ta dziewczynka ciężarówkę z serduszkiem i w środku napisała coś. Napisała, że dziękuję, że walczycie o prawa człowieka. Mam tylko 11 lat, więc niewiele o nich wiem, ale czuję, że dzieje się coś złego. Dziękuję wam bardzo. Kate. I on był tak rozpłakany i tak wzruszony i powiedział, że właśnie dla takich dzieci, właśnie dlatego zdecydował się tam jechać zimą, minus 20 kilka stopni, właśnie dlatego tam jedzie. Czy ten pan też jest opłacany przez służby specjalne? No nie wiem. Natomiast wiem, że nie warto popadać w paranoję i nawet jeżeli coś było początkowo zrobione ze złych intencji, to urosło. Tak, wzbudziło tyle miłości, tyle braterstwa i tyle nadziei, że te osoby, które... Masz rację, bo tak sobie teraz przypominam historię Solidarności, prawda? Jak powstawała, jeśli nawet były złe intencje i tam był jakiś ukryty manewr, to w sumie nie bylibyśmy dzisiaj tu, gdzie jesteśmy, bo to, jeśli to nawet było niezamierzone, czy zamierzone w inny sposób, spowodowało ogromny ruch ludzi, który tak naprawdę przyniósł Polsce w tamtych latach wolność. I to, że potem poszło nie tak, to też nasze przyzwolenie. To my musimy tutaj wziąć odpowiedzialność za to, że myśmy na pewne rzeczy przyzwolili, prawda? I wybory takie, siakie, nasze głosowania albo nasze niewybory, bo to też jest głosowanie. Kiedy nie idziesz do wyborów, to też decydujesz o czymś. Więc słuchaj, to mi przypomina właśnie taką sytuację, że to się już wylało. To prawdopodobnie tego się nie da zatrzymać. Musimy być też odpowiedzialni za nasze słowa i za nasze emocje. I teraz pytanie do wszystkich tych osób, które tak tutaj plują na to, co dzieje się w Kanadzie. Czy wy jesteście, po której stronie jesteście?
po której stronie jesteście? Tych ciemnych, tak ich nazwę, czy tych, którzy są ze światła, z miłości i ci, którzy chcą iść do wolności za wszelką cenę? I też zastanówcie się, proszę, ponieważ uważajcie na wasze słowa, nawet jak macie jakieś wątpliwości, to jest w porządku, okej. Ale wasze słowa ciągną energię w dół, a właśnie chodzi o to, żeby ta energia szła do góry, żebyśmy byli, żebyśmy po prostu szli do góry, nie w dół i znowu martwimy się i znowu o Jezu, nabrali nas, oszukali i znowu strach, zabraknie jedzenia, będzie mi zimno. To jest wojna, i będzie czasami niekomfortowo. Minęły już 2 lata, jeżeli ktoś nie ma jakichś minimalnych chociaż zapasów żywności, to pora się obudzić, naprawdę. I jeżeli ktoś myśli, że tylko siedząc w domu i gdzieś tam pisząc i właśnie krytykując na czacie, swoją drogą bardzo dużo osób, które to krytykują tak rozlegle, to są osoby, które nie mówią po angielsku, więc nie słuchają tych informacji u źródła. Ja to, co robię zawsze, to słucham u źródła, słucham innych osób, patrzę na różne obrazki, czasami nawet oglądam 3-4 godziny, jak jest transmisja, oglądam całość, żeby zrozumieć sytuację. Tak samo jak było na przykład z Marszem Niepodległości, bardzo dużo moich znajomych i rodziny mówili, a tam prowokacje, nie, faszyści i tak dalej. Ja cały ten marsz oglądnęłam z dwóch, i z wirtualnej Polski, i z alternatywnych mediów, i sobie porównałam to i wyrobiłam własną opinię. Jeżeli ktoś jeszcze nie nauczył się tak robić, to właśnie będzie wpadać w takie pułapki. A, bo oni powiedzieli, że to jest wszystko tak ustawione. Dobrze, na podstawie czego? Jakich źródeł, jakich filmików, jakich informacji? Masz tam kogoś w środku z tirowców? Kto ci to powiedział? Dlaczego tak myślisz? Powiedz i nie ściągaj tej energii w dół, tylko pomóż. Ostrzeż. Chyba, może że masz taki cel, że chcesz to zrobić. To, dokładnie. To jesteś tak, po tamtej stronie. Jeżeli masz takie obawy, to pomóż. Pomóż zrobić to inaczej, lepiej. Powiedz, jaki tak, masz żeby, pomysł. Dokładnie, tak żeby było bezpieczniej. Tak? Może zamiast tirów, nie wiem, coś innego, ale takie bierne krytykowanie i ściąganie energii w dół... No już nie działa, naprawdę. To jest syf. To jest po prostu syf. I bardzo mi jest przykro, że właśnie tutaj w Polsce słyszę tylko takie głosy, tylko i wyłącznie tutaj w Polsce. Myślę, że trochę jesteśmy zazdrośni za to, co dzieje się w Kanadzie, bo bardzo wielu nas, ja też, już spisywali ten kraj na straty, bo tam działo się bardzo źle. Włącznie z tym, tak, że nie można, osoby zaszprycowane nie mogą kupować alkoholu, nie mogą w sklepach, nie mogą chodzić do dużych sklepów i tak dalej, tak. Pastor Artur mówił o tym, że w kościele nie mogą śpiewać. No tak. Więc tam już były naprawdę takie grube absurdy. I myślę, że trochę my Polacy jesteśmy zazdrośni. Powiem ci, że nawet jeśli to była jakaś podpucha, to po prostu Kanadyjczycy nie wytrzymali i poszli. Mm-hmm. Mm-hmm. I, tak. I to, co się stało, to jest pokazanie tego, co oni myślą o tym wszystkim, co w Kanadzie się dzieje. Nic innego. Też jakby trudno jest oceniać już teraz od razu, że to było ustawione nie, i tak nie, dalej. My nie bo to wiemy, dalej to jest się, w procesie. Tak. To dalej się dzieje, to jest dopiero 5. dzień. Ja mam, powiem ci, mam takie obawy, że może być prowokacja jakaś, bo wiesz, tamta strona nie czeka, tak? Tamta strona będzie próbowała, nie? Ale zadajmy sobie pytanie, gdyby nie wyszli, to co? To co dalej? Dokładnie. Jak długo czekać? Kiedy ma być ten moment? Kiedy ma, wiesz, aż mamy czekać, aż machina nas rozjedzie całkowicie? To jest skomplikowany temat i taki wielowarstwowy, ale tak, masz rację, ponieważ jakby to, że oni wyszli i dali nadzieję ludziom, to też powoduje, że
ludzie podejmują inne działania, nie tyle, że jakby uczestniczą też w tym konwoju, ale być może mają nadzieję i zostali zmotywowani do tego, żeby w inny sposób działać. Tak, bo tam, tam powstał, oprócz tego jeszcze powstały takie nagle, takie relacje, że ludzie się zaczynają poznawać z innej strony. Wow, ten jest życzliwy dla mnie. Nawet nie pomyślałem o tym, że on może być dla mnie życzliwy. Wiesz, powstało coś unikalnego. Tak, wydobyły się na wierzch takie prawdziwe wartości, które były ukryte, schowane ze strachu. Tak, ja widziałam tych, oglądałam na kilku kanałach tych tirowców, trackersów i widziałam ich miny. Oni są bardzo zdeterminowani, są zdecydowani tam być. Słuchałam też takiego radia, to jest jakby ich radio, ale dostępne dla wszystkich. I dokładnie to, co mówisz, był taki komunikat, że potrzebujemy tyle i tyle litrów benzyny, tu i tu jesteśmy, czy ktoś może pomóc. Mhm. I zaraz odezwali się ludzie i po prostu powiedzieli, tak, ja jestem niedaleko, przyjdę i pomogę. Mhm. Więc tak to wygląda i chciałam też powiedzieć o tym, że każde działanie wynikające jakby z potrzeby serca i potrzeby wolności jest dobre i chcę to udowodnić. Na podstawie tego, co działo się w Polsce wczoraj, chodzi mi o tą ustawę segregacyjną, która została odrzucona, wrzucona do kosza ostatecznie. Zobaczymy, czy ktoś tu jeszcze będzie kreatywny i wymyśli jakieś inne rzeczy. Mam nadzieję, że nie. Natomiast zauważyłam, że ludzie sprzeciwiali się na trzy sposoby i każdy był dobry. Po pierwsze, bardzo dużo ludzi stało tam wczoraj i w inne dni, od września właściwie. Za każdym razem, jak była tylko mowa, że będzie ta ustawa, to ludzie się zbierali, przychodzili, nawet jak to było w środku tygodnia albo w nocy. Wczoraj było dosyć zimno, widziałam, że padał śnieg, byli tam ludzie stali, protestowali. To ma sens. To ma sens, bo to wynika z ich potrzeby serca. Nikt ich tam nie kazał im tam być. Tak. Oni to zrobili szczerze, prawdziwie, bo uważali, że to jest potrzebne. I ja też tak uważam. Drugi sposób, wysyłanie listów, maili do wszystkich posłów. I mam dowód na to, że to zadziałało w postaci pani poseł Marii Kurowskiej na swoim Facebooku udostępniła swoją wypowiedź, gdzie mówi wprost, że dostała bardzo dużo telefonów, bardzo dużo maili, listów od ludzi, od zwykłych Polaków, od jej wyborców, którzy po prostu zgłaszali swój sprzeciw wobec tej ustawy. Więc taki sprzeciw w postaci wysyłania maili, listów, czy nawet osobistego chodzenia po posłach i pytania, dlaczego pan to robi, ja się z tym nie zgadzam, tak? I tak dalej, ma sens, ponieważ są tacy politycy, do których to dotarło. I trzecia jeszcze taka metoda, którą ja tutaj zaobserwowałam, jak ludzie wspomagali, żeby ta ustawa nie została zaakceptowana, to była modlitwa, medytacja. To mi umknęło. Tak, polecam wszystkim, ja to robiłam, znalazłam taki kanał Oczyszczanie Piotr na YouTubie, jeżeli mogę, to polecam. To ten pan po prostu namawiał do tego, żeby wyobrażać sobie kulę światła nad i pod budynkiem rządu i żeby światłość, miłość oczyściła umysły posłów, którzy będą głosować. I myślę, że każdy z tych działań ma znaczenie. Gdyby to tylko były strajki, gdyby to tylko była medytacja bierna w domu, to nie wiem, jakby to poszło. Myślę, że jakby wszystko to razem ma sens i każdy po swojemu to musi robić. Tak, i to jest najwyższy czas, żeby coś zrobić. Czy to lokalnie, czy tłumaczenia, wszystko jedno, ale trzeba coś robić. To nie jest czas. Wiesz, co czuję też, że czas przestać siedzieć na barykadzie. Musisz powiedzieć, po której jesteś stronie. Tak.
Tak, a osoby, które tylko krytykują i ściągają tę energię w dół, ja do końca nie wiem, po której one są to stronie. To są ci, którzy siedzą na barykadzie i nie mogą się zdecydować. Niby są po naszej, ale tak naprawdę dokładają do ognia. Tak, i naprawdę nie ma co tracić energii na krytykowanie tego. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast trzeba się skupić właśnie na działaniu. Nie ma co marudzić. A po co tam piszesz te maile? Piszę, bo uważam, że to jest ważne. I dlatego będę pisać i dlatego ma to energię i moc. Bo ja uważam, czuję w moim sercu, że to jest ważne i ma to sens. I tyle. I wiesz, ja bym chciał jeszcze dodać, że żeby ludzie czuli to właśnie sercem, czyli jeśli nie odczuwam tego dobrze, to zostaw to. To nie jest twoje. Ale daj prawo innemu, żeby czuł własną prawdę. Bo jego prawda nie musi być twoją, a twoja prawda nie musi być jego. Tu powinna być kropka. Ja czuję inaczej. Kropka. I tyle. I tak. Nie oczerniaj, nie oceniaj, nie przenoś tego dalej, nie rozjączaj tego. Twoje odczucie jest takie, a jego jest inne i ma do tego prawo. Tak, ja na przykład nie przyznaję się bez bicia, że ja bym nie poszła pod Sejm, bo po prostu to mnie nie woła, ale mam wielki szacunek dla tych ludzi, którzy tam stali w zimnie, krzyczeli i mam dla nich wielki szacunek i tyle. Ja zrobiłam to inaczej, wspomagałam po prostu to inaczej i tak samo jest z Kanadą. Możemy też ich wspierać inaczej, modlitwą, medytacją. Możemy wyobrażać sobie, że wszyscy ci ludzie, którzy tam teraz są w takiej czystej kuli światła, która ich otacza i dzięki temu są bezpieczni, nie ma tam żadnych, a wszystko to, co jest negatywne, niskowibracyjne, po prostu zostaje wypchnięte z tej kuli. Możemy im coś miłego napisać, albo możemy po prostu nie mówić o nich negatywnie i zobaczyć, jak to dalej pójdzie. Tak jest. Martyna, bardzo ci dziękuję dzisiaj za spotkanie. Słuchaj, już miałem spotkać się z tobą w grudniu. Wtedy zachorowałem, potem był Netify i zajęło mi to dużo czasu, żeby to wszystko jakoś stanęło na nogi. I tak się odwlekało, aż w końcu się spotkaliśmy, z czego się bardzo cieszę. Ja też. I a propos Netify, bo prawie zapomniałam, zrobiłam tam taką grupę. Ja cię specjalnie sprowokowałem. Dziękuję. Zrobiłam tam taką grupę Polonia w Hiszpanii. Dzisiaj widziałam, że ktoś tam się dołączył, z czego bardzo się cieszę. Jeszcze nic tam nie napisałam. Mówiłam Zigiemu, że potrzebuję czasu, żeby rozgryźć, jak to wszystko działa. To ja powiem wam, jak to działa, tak w skrócie, dobra? Martyna jest dzisiaj uczestnikiem Netify. Zapisała się i ma swój profil, może tam umieszczać swoje informacje, może też zaprosić kogoś, kogo zna albo nie zna. Nie zna, ale podoba jej się jakiś wpis tam i zauważyła ten wpis, podobał jej się i może go zaprosić do swojego towarzystwa. To tak, jakbyś po prostu zaprosił kogoś do domu, do siebie. Hej, fajnie mówisz, wiesz, cieszysz się, że jesteś, fajny jesteś, zapraszam cię. Możesz też obserwować kogoś, bo jeszcze nie wiesz, czy chciałabyś z nim razem być, ale możesz sobie kliknąć obserwuję go, bo on chyba ciekawie mówi, więc będę obserwowała. To jest jakby kolejny etap. A potem możesz stworzyć grupę, to co zrobiła Martyna. Zrobiła grupę, bo bardzo ją interesuje to, jak Polonia ma się w Hiszpanii, co robi, chce ją inicjować, tylko chce ją motywować też do jakiegoś działania, więc stworzyła grupę i teraz na grupie mogą się dziać większe rzeczy niż na samym profilu, bo na grupie można już inicjować jakieś rzeczy. Na przykład Martyna może powiedzieć, słuchajcie, spotykamy się któregoś tam dnia w lutym, nie wiem, walentynki czy jakiś tam fajny dzień i robimy to tu i tu. I do tego służy grupa, żeby się spotykać nie tylko w internecie, ale też w realu. Ale przy tworzeniu grupy, nie wiem czy to zrobiłaś, mogłaś też utworzyć forum dyskusyjne równocześnie. Co to daje? Że wtedy ludzie z tej grupy, ale nie tylko, mogą was obserwować ludzie z innych grup, mogą przyjść na to forum i
niekoniecznie wywołać link o Hiszpanii, czy dyskusję o Hiszpanii, ale mogą na przykład rozmawiać o burrito, tak, bo im smakuje i chcieliby porozmawiać o dobrych daniach hiszpańskich. Mają do tego prawo, to jest Polonia w Hiszpanii, więc mogą puścić taki wątek i tam zaczyna się dyskusja. Kolejny krok to jest jakby już własna aktywność. Na przykład Martyna ma dużo do powiedzenia, bo ma, i chciałaby napisać jakiś post, ale nie na grupie, tylko trafić do wszystkich. Wtedy ten post może być umieszczony na głównym kanale w News i tam będzie okraszone zdjęciem i będzie całe to przesłanie, które ty miałeś do powiedzenia, tam może zaistnieć. No i kolejny krok, taki równoległy z tym postem, Martyna może też opublikować swoje filmy, bo wtedy będzie miała prawo do dodania filmu, linku do filmu na głównym kanale i on się umieści w tym zakresie Filmoteka. Więc jest mnóstwo możliwości, to tylko zależy od fantazji, jak to zrobimy. Brzmi to bardzo dobrze i ja mam nadzieję, że to pójdzie dalej i że to, że to się rozwinie w tym kierunku, w którym chcesz, czyli żeby ludzie też się spotykali, poznawali w internecie, ale spotykali później spotykali się na żywo. W rzeczywistości, tak. I tak. Działali w rzeczywistości lokalnie. Tak, i jeżeli chodzi o to działanie lokalne, to chciałabym powiedzieć o tej inicjatywie z Wrocławia, która się nazywa... Tak, powiedz. Tak, która nazywa się Dziel Ciuch. Można jeszcze na Facebooku. Dziel Ciuch. Tak, Dziel Ciuch. Tak? Nie Dzieciuch, tylko Dziel Ciuch. Tak, tak, dokładnie. Bo chodzi o dzielenie się ciuchami. Ciuchami, ubraniami dla dzieci. Na Facebooku można ich znaleźć. Podejrzewam, że to była po prostu grupa kilku osób, którzy mieli małe dzieci i wymieniali się ubrankami, jak dzieci już wyrosły. Natomiast teraz to jest dosyć spore. Mają pomieszczenie wynajęte we Wrocławiu z posegregowanymi ubrankami ze względu na lata, pory roku i tak dalej. Można tam przyjść, wziąć za darmo to, co jest potrzebne, oddać to, co już nie jest potrzebne. I w ten sposób raz nie wydawać pieniędzy i nie dawać zyskom dużym korporacjom, a dwa po prostu użyć te ubranka, które normalnie wylądowałyby pewnie na śmietniku, a które jeszcze się nadają do użycia. Wiesz co, teraz się uruchomiła moja wyobraźnia. Wyobrażam sobie, że teraz powstaje taka grupa na Netify, Dzielciuch, ale ogólnopolska grupa, prawda? I mówi tak, we Wrocławiu już mamy, dzielimy się waszymi doświadczeniami, kto chętny. I przychodzi na przykład ktoś z Olsztyna i mówi, dobra, my tutaj tworzymy Dzielciuch w Olsztynie i na grupie jest informacja, gdzie to jest. Dodatkowo mamy jeszcze zakładkę ogłoszenia, możesz tam ogłosić, że to jest takie miejsce, zdjęcie, co tam masz w tym Dzielciuch, jakie tam są, to wszystko jest tutaj dla was dostępne na Netflix. Tak. To nawet, to ja też mam teraz pomysł, to nawet nie muszą być takie fizyczne rzeczy, w sensie materialne. Można też to zrobić na zasadzie wymiany umiejętności. To znaczy, na przykład ja jestem, nie wiem, znam się na, no, robię ustawienie, tak, systemowe, ale ktoś się zna i potrzebuje strasznie masażu, bo coś mnie tutaj boli. I piszę, tak, że wymieniam się. Ja mogę zrobić to, a ktoś mi, nie wiem, zrobi masaż albo będzie moim coachem na takiej zasadzie, żebyśmy też mogli się tak, rozwijać. Wymienić się swoimi talentami. Tak, i czasami takie rzeczy są drogie, więc na takiej zasadzie możemy się rozwijać, tak? Na przykład, nie wiem, iść na te zajęcia z jogi. A w zamian my robimy coś innego dla tej osoby. Tak, właśnie. Każda taka inicjatywa jest cenna. Lokalnie. Mm-hmm. Tam w Polsce, gdzieś tu, w tym mieście, w tamtym mieście. To może być też online, tak jak ty powiedziałaś, ale może też być, bo my już znamy takie inicjatywy, tylko teraz nie pamiętam miejscowości. Chyba Wrocław też dzielili się jedzeniem. Ludzie dzielili się jedzeniem, były ustawione lodówki. Mm-hmm. Chyba też Warszawa, w lodówkach było jedzenie, do którego ludzie wkładali to, co mieli za dużo kupionego, albo to, co chcieli kupić i tam po prostu włożyć.
i przyjść mógł każdy, który tego jedzenia potrzebował i zabrać dla siebie. To dokładnie, na takiej zasadzie. Myślę, że to jest ważny rok, ten 2022. Będę niedługo rozmawiać z takim hiszpańskim astrologiem, który mam nadzieję, że to tutaj puścimy w świat. Bardzo sympatyczny młody chłopak i bardzo ciekawie opowiada o tym, co będzie się działo właśnie w tym roku. Mam nadzieję, że optymistycznie. Ja też mam taką nadzieję. Cieszę się z dzisiejszej rozmowy. Martynko, bardzo ci dziękuję. Czego ci życzyć na wieczór? Pójdziesz na kolację gdzieś pewnie z narzeczonym. Czego mi życzyć na wieczór? Żeby koty dały mi trochę pospać. To, okay. To najbardziej. To tego ci życzę. Mój kot mi też nie daje pospać, więc mój kot ma specjalny pokój od pewnego czasu u mnie. I na noc musi iść do tego pokoju, bo inaczej bym nie pospał. Wymyśliłem taką rzecz. Ale za to rano bardzo się cieszy, jak mnie wita, jak otwieram drzwi i kotek mi wskakuje na kolana i strasznie się cieszy, że już jestem. Trzymaj się zatem. Dziękuję ci bardzo, Ziggy. Do usłyszenia i do następnego razu. Do następnego.